Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Wojciech Popiela. Czy według Pana PO i PiS czekają z przedstawieniem kandydatów prezydenckich na listopadowy wybór prezydenta USA i akceptację ich pomysłów przez nową amerykańską administrację? No, nie jest to wykluczone. Pan Mariusz Błaszczak ujawnił, że nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w przyszłorocznych wyborach poznamy 11 listopada, a więc już prawie tydzień po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, kiedy już, ale tu mimo, że zasadniczo to jest prawdopodobne przypuszczenie pana Popieli, to ja bym tutaj jednak powiedział, że nie chodzi o akceptację pomysłów tych kandydatów, bo jakie pomysły oni będą mieli, to właśnie zależy od tego, co im powie ten prezydent elekt, tylko same osoby kandydatów, czy zostaną zaakceptowane, czy nie. To jest ważne, bo jeżeli kandydat nie zostanie zaakceptowany przez prezydenta elekta, a tam nie tylko przez prezydenta elekta, ale i przez generałów w Pentagonie, przez bezpieczniaków amerykańskich tam. No to pamiętamy, jak była ambasadoressą Stanów Zjednoczonych w Polsce pani Georgetta Morsbacher, to pani Georgetta nawet nie ukrywała, że ona jednych kandydatów lubi, a innych nie lubi, będzie im tam kołki na głowie ciosała. No to myślę, że pan Brzeziński specjalnie się pod tym względem od niej nie różni. Tyle tylko, że jest bardziej powściągliwy i tak nie chlapie przy każdej okazji. Więc raczej na akceptację kandydatów. No i nie wiem, co tutaj strzeliło do głowy panu Mencenowi, że już od razu się wypsztykał przed 5 listopada. Ja bym na jego miejscu bardziej tutaj na wstrzymanie sobie wziął. No ale być może, że on myśli, że z tymi wyborami prezydenckimi w Polsce to jest wszystko naprawdę. No to jak tak myśli, to niech myśli. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, w jednym z ostatnich cykieli powiedział pan, że były prezydent Francji Nicolas Sarkozy jest Żydem. Tymczasem jest on synem węgierskiego imigranta ze szlacheckiego rodu Paola Sarkozy de Nagy Boksa. Wprawdzie dziadek ze strony jego matki był greckim Żydem pochodzącym z Salonik, który w wieku 14 lat wraz ze swoją matką wyemigrował do Francji, gdzie przeszedł na katolicyzm, ale ona sama już Żydówką nie była. Czy podobnie jak wielu Polaków uważa pan każdego, kto usiądzie obok Żyda, za przedstawiciela tej nacji? Czy też popiera pan ustawy norymberskie austriackiego akwarelisty wprowadzające pojęcia pół i ćwierć Żydów? No, ani jedno, ani drugie, szanowny panie Andrea Doria. Jeśli chodzi o to, że co tam, czyim synem był prezydent Nicolas Sarkozy, no to on mówił, że jest synem węgierskiego emigranta ze szlacheckiego rodu, ale to on wiele rzeczy innych mówił też, które niekoniecznie były prawdziwe. A tu, że tak powiem, korzenie salonickie rodzicielki pana prezydenta Mikołaja Sarkoziego, to zdaje się nie ulegają wątpliwości. A co do tego, ja nie uważam, że każdy, kto siądzie obok Żyda, to od razu się strefi i część tego żydostwa na niego wpłynie. W ogóle ja nie jestem żadnym specjalistą od Żydów, wbrew temu, co o mnie tutaj pisze Gazeta Wyborcza, tam zwłaszcza pani Dominika Wielowiejska, ilekroć wymienia moje nazwisko, to zaraz znany z antysemickich poglądów i tak dalej. Więc ja bym się w ogóle Żydami nie
zajmował, gdyby Żydowie nie zajmowali się Polską, zwłaszcza w taki specyficzny sposób. To w związku z tym ja się czuję zobowiązany do zajmowania się Żydami. A jeżeli tutaj co... Jeśli już mówimy o tym austriackim akwareliście, to uważam, że w pewnym sensie tam takie, owszem, były te ustawy norymberskie, ale wybitny przedstawiciel reżimu Hermann Göring, niezależnie od ustaw norymberskich, miał taką zasadę, że o tym, kto jest Żydem, to ja decyduję. Podobnie zresztą było za komuny pierwszej w PRL-u, jak mi opowiadał Antoni Zambrowski, zresztą z pierwszorzędnymi korzeniami, mój przyjaciel nieżyjący już świętej pamięci. Jak siedział w 68 roku w więzieniu, to jego towarzysz niedoli mówił mu tak: nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. No i tego się trzymajmy. I drugie pytanie. W Cykielu 462 stanowczo zaprotestował pan przeciw mojemu twierdzeniu, że każdy może zostać Żydem, konwertując na judaizm. Powiedział pan, że tylko ten, kogo urodziła matka Żydówka, należy do tej nacji. Tymczasem zacytuję to pana, tu pana. To nieprawda. Są dwie możliwości. Pierwszą pan wymienił, druga to oficjalna konwersja do wyznania mojżeszowego. Spełniający jeden z tych dwóch warunków jest Żydem. Natomiast takie określenie jak pół czy ćwierć Żyd lub żydowskie korzenie to wynalazki Adolfa sformułowane w ustawach norymberskich. Albo jest się Żydem całym, albo się nim nie jest. Tertium non datur. Często opisuje pan, co stałoby się, gdyby jakiś amerykański polityk sprzeciwił się bezcennemu Izraelowi. Jakieś dziecko przypomniałoby sobie i tak dalej. Czy amerykańska Polonia nie ma żadnych dzieci z dobrą pamięcią? No, najwyraźniej nie ma, bo żadne dziecko należące do kręgów Polonii amerykańskiej nigdy sobie nie przypomniało, że jakiś polityk 40 lat temu i tak dalej. No, to widocznie nie ma, a to szkoda, że nie ma. Natomiast, no cóż, proszę pana, ja tutaj... Przyznaję się, że nie jestem specjalistą od spraw żydowskich. Najlepiej jest, najlepsze, w związku z tym będę się trzymał tej zasady, którą tu wyżej wcześniej zacytowałem, że nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. Więc Żydem może być każdy. Zresztą teraz sam znam kilka osób, które nie są Żydami według żadnych kryteriów, ale udają Żydów, dlatego że liczą na to, że coś tam im kapnie, jak rozpocznie się egzekwowanie tak zwanych roszczeń dotyczących własności bezdziedzicznej. Więc jeszcze są, no i poza tym, o, tutaj muszę się odwołać do Antoniego Słonimskiego, który w 1968 roku na zebraniu Związku Literatów Polskich, kiedy to taki literat Czesław Cęckiewicz tam pomstował strasznie na Żydów, Słonimski zabrał głos jako następny mówca i powiedział: kolega Cęckiewicz tak tutaj pomstuje na Żydów, a on sam Żyd. Na co Czesław Cęckiewicz porwał się na równe nogi, czerwony z oburzenia: jaki Żyd, jak to Żyd, jaki Żyd? A na co Słonimski powiedział: Żyd polarny. No to jeszcze są Żydowie polarni, także tutaj wie pan, żydologia, ja kiedyś napisałem taką książeczkę, studia nad żydofilią, i widzę, że będę musiał rozszerzyć zakres tych studiów nad żydofilią, bo to no, to jest otchłanna wiedza, podobna do tej o 77 płciach. Pan Michał Stępień.
Drogi panie Stanisławie, dziękuję za obszerną odpowiedź na moje pytanie o drugą wojnę. Jednak jako historyczny ignorant muszę dopytać. Powiedział pan, że Polska miała szansę uniknąć pełnowymiarowej inwazji, zachowując się odwrotnie. Czy mógłbym prosić o jakieś konkrety? Czy mógłby pan też trochę przybliżyć najbardziej rażące polityczne błędy z tamtego okresu? No, największym politycznym błędem tamtego okresu, to znaczy końcówki lat 30., to jest to, że rząd Rzeczypospolitej uwierzył w angielskie gwarancje. To go zgubiło. Rząd sanacyjny nie bardzo, inna rzecz, że nie bardzo miał inne wyjście, bo stał się niewolnikiem własnej propagandy. I gdyby na przykład zaakceptował niektóre żądania niemieckie, które wcale nie były tak daleko idące, przynajmniej początkowo, no to ryzykował utratę władzy. Ryzykował utratę władzy. W związku z tym, żeby nie stracić władzy, to, że tak powiem, zaszantażował całe państwo. No i bo dylemat był taki, stojący przed polskim rządem ówczesnym. Czy stracić całe państwo, czy też stracić tylko część państwa? No bo do tego się to sprowadzało. No i rząd wybrał najgorszy wariant, to znaczy stracić całe państwo. Dlatego Polska przegrała II wojnę światową, ponieważ weszła do niej nawet nie w obronie własnej niepodległości. Nawet nie w obronie własnej niepodległości, tylko weszła do niej w obronie mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że 23 sierpnia Niemcy w Moskwie, Ribbentrop podpisał z Mołotowem pakt, w którym podzielili Europę między Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. To było oficjalne i, że tak powiem, ostentacyjne złamanie porządku wersalskiego, którego gwarantami była Wielka Brytania i Francja. Dlatego, że jeżeli Niemcy do spółki z Sowietami podzielili Europę bez pytania, bez konsultowania nawet Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że już ich pozycja tych dwóch państw została, że tak powiem, skutecznie podważona. No i Wielka Brytania i Francja miała do wyboru dwie możliwości. Albo przyjąć to do wiadomości, czyli zgodzić się z tym, że już nie są europejskimi mocarstwami, tylko europejskimi mocarstwami są Niemcy i Sowieciarze, czy też bronić swojego mocarstwowego statusu siłą. Wielka Brytania i Francja wybrały to drugie rozwiązanie, między innymi dlatego, że zgłosił się ochotnik, który oświadczył, że gotów jest bronić mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji za wszelką cenę, nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. No i to się dla nas skończyło tragicznie. Pan Krzysztof Dziadek, ponawiam pytanie. Czy przed nadchodzącymi prezydenckimi wyborami powinniśmy stworzyć jakieś ugrupowanie prawicowe? Czy czas już na Radę Regencyjną? Czy lepiej nie psuć idei i czekać, aż dojrzejemy? Proszę pana, jeżeli do tej pory nie dojrzeliśmy, żeby tam utworzyć jakieś ugrupowanie prawicowe, no to znaczy, że jeszcze nie dojrzeliśmy, więc tu niczego się nie uda przed wyborami prezydenckimi zrobić. Prawo i Sprawiedliwość będzie uprawiało taką tradycyjną retorykę szantażowania wszystkich przeciwników Volksdeutsche Partei, że jak ktoś jest przeciwny Donaldu Tusku, to musi, nie ma wyjścia, musi popierać Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej. No to no, po co mają być tam jakieś eksperymenty, kiedy ten eksperyment jest znakomicie tu wypróbowany i działa?
Pani Magdalena Barbara Markiewicz, co według pana powinien zrobić naród, aby się wyzwolić spod okupacji? Podziemie, sabotaże, dywersja. No, naród powinien przepędzić agenturę obcą. Naród powinien przepędzić obcą agenturę. Pozabijać albo, nie wiem, przekonać obcą agenturę, żeby już nie służyła obcym, żeby przestała być obcą agenturą, tylko żeby służyła własnemu państwu. Inaczej się na żadną niepodległość nie wybije. Pan Paweł Łysik. Chciałbym prosić o komentarz pana Stanisława w następującym temacie. Otóż niedawno na kanale Klub Jagielloński na YouTube opublikowano debatę, w której brali udział wielce czcigodni prelegenci: marszałek Krzysztof Bosak, były premier Mateusz Morawiecki oraz w roli, powiedzmy, moderatora były minister Jan Maria Rokita i jeszcze jeden redaktor, który to prowadził. Ciekaw jestem, czy pan Stanisław obejrzał i co o tym sądzi. Zestawienie jest moim zdaniem egzotyczne i rzekłbym, że rok temu byłoby nie do pomyślenia. Pozdrawiam. No nie oglądałem tego, a żałuję, bo zestawienie rzeczywiście jest egzotyczne, zwłaszcza egzotyczny w tym towarzystwie był pan Jan Maria Rokita, który to ze swoją tołstojowską brodą i tak dalej. No, nie mam żadnego zdania, bo nie obejrzałem tego. Inna rzecz, że przysłuchiwanie się temu, co mówi pan Mateusz Morawiecki, to uważam za stratę czasu. Co innego pan Bosak. Pan Bosak bardzo często mówi rzeczy interesujące. No ale pan Mateusz Morawiecki to albo kłamie, albo mówi jakieś głupstwa. Także, no i tym wyznaniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.